Jesteście już trzeci dzień w Słowenii, w Morawskich Toplicach na obozie przygotowawczym. Jak wam się tutaj podoba? No na pewno warunki do trenowania są bardzo dobre, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Codziennie po dwie sesje treningowe, także sporo pracy, ale mam nadzieję, że opłaci się to w trakcie sezonu. A co powiesz o warunkach, jakie zastaliście tutaj, o hotelu i bazie treningowej? Tak, na pewno hotel jest bardzo dobry, 5 gwiazdek, więc mamy jak naprawdę wszystko co potrzebujemy. Bardzo dobre jedzenie, dobre miejsce do odpoczynku, odnowa biologiczna. Tak samo boiska, nie ma co narzekać naprawdę. Jak wygląda intensywność treningów? Czy wysoka temperatura i trudy obozu powoli dają wam się we znaki? Tak, temperatura zdecydowanie daje się we znaki. Trenujemy dość intensywnie, praktycznie codziennie po dwa razy. Jutro mamy pierwszy sparring, także na pewno to obciążenie będzie się zwiększać z biegiem czasu, no ale tak jak już wcześniej mówiłem, mam nadzieję, że zaprezentuję to w trakcie sezonu. No właśnie, tak jak wspomniałeś, jutro przed wami kolejna gra kontrolna przed sezonem, pierwsza na tym obozie. Jak nastawienie przed tym meczem? No chcemy ten mecz wygrać oczywiście. Jakby znamy swoją jakość, są też nowi zawodnicy, którzy na pewno będą chcieli wejść jak najlepiej do zespołu, pokazać się jak najlepszej strony. Będziemy tak samo ćwiczyć rzeczy, które ćwiczyliśmy do tej pory w meczach czy treningach, więc będzie to dobry sprawdzian, jak przebiega progres do tej pory. Jak przyjęliście nowych kolegów w drużynie? Trzeba ich zapytać. No, wydaje mi się, że dosyć ciepło, nie było jeszcze jakiegoś chrztu, więc jak na razie wszyscy dobrze się rozumiemy i powoli się poznajemy, więc idzie to w dobrą stronę. W meczu z Mariborem chcecie skupić się na przeciwniku i konkretnie na wyniku, czy macie własne cele do wykonania w trakcie sparingu? Zdecydowanie chcemy skupić się na sobie. Jakby na pewno są rzeczy, które chcemy przetrenować przed meczami mistrzowskimi, więc będziemy patrzeć tylko na siebie i po prostu chcemy ten mecz wygrać.